Partnerem tego odcinka jest sklep k4g.com. Jeśli szukasz gier w dobrych cenach, to warto sprawdzić ich katalog. Pisz to, czego szukasz i się przekonaj. Sklep posiada mnóstwo pozytywnych opinii oraz 24-godzinne wsparcie dla klientów. Jeśli więc planujesz coś kupić, to spróbuj u nich. W ten sposób wspierasz też mój kanał. Dlatego dziękuję. K4g.com. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wsparcie. Witam cię serdecznie, piękny widzu. No i co? Wczoraj puściłem taką famę, bo powiedziałem, że dzisiaj o 10 pokażę wam set 8,5. No i jak się skonfrontowałem z tym, przygotowałem film, to nagle sprawdziłem jeszcze w dokumentacji, czy aby na pewno to jest dzisiaj o 10 i wyszło, że to jest 6 marca o 10, a nie 5. Więc jakbym to wrzucił dzisiaj, to bym miał pewnie duże kłopoty. Także się ogarnąłem, zreflektowałem i to się pojawi jutro, czyli 6 marca o godzinie 10. Także przygotuję jeszcze jakiegoś shortsa, jakiegoś TikToka, żeby w ogóle ludzi powiadomić. Także jakbyście mieli kogoś, kto by chciał to zobaczyć, to pewnie do was dotrze ten shorts. I możecie go przekazać dalej. Na pewno się nie obrażę. Tymczasem zagramy sobie po prostu rankeda na masterze. Postaramy się zagrać sytuacyjnie, opowiedzieć, co próbujemy robić, jakie są nasze pomysły w głowie i zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Czy może uda się jakieś top 4 zająć, czy niestety nie. Stream oczywiście dzisiaj o 19. Zrobimy go na Twitchu, bo zrobimy dzisiaj. Tymczasem, mamy dużo, kurde, duelistów, powiem szczerze. Bardzo mamy ich dużo, bo mamy ich aż, kurde, trzech ich mamy. Maskotki, raczej nie, Jinx powtórka, spoko, Brawler fajny, Underground. No i taneczka jeszcze, tak kusi trochę. Zobaczymy, co możemy z tego stworzyć. Okej, o Sona, no to mamy Undergrounda też. Okej, no to myślę, że od tego Undergrounda będzie bardzo ciekawie zacząć. I mamy też tutaj kilka opcji. Z Ionic Sparka raczej lepiej byłoby pójść w kierunku gdzieś jakiegoś AP. Tak myślę. No ale mamy też tutaj duelistów, można tego po prostu użyć inaczej. Co wy tu gracie? W ogóle czy dueliści są w cenie, czy nie? Może sprawdźmy, czy są w cenie? Ale tych, kurde, undergroundów dostałem bardzo dużo. Dostałem bardzo dużo undergroundów. Jak to mówią, straight from the underground. Dlatego sobie zrobimy jakąś taką hybrydę może. Czy ja miałem Fiorę tutaj wrzucić? Dobra, no jest Fiora. I co? I tego nie łączymy, dobra, bo będziemy chcieli grać dualistów. Możemy wziąć tego Ezreala. No i tyle w zasadzie. Zobaczymy, co tutaj chłopy mają. No tu jest bardzo gruby team. Na szczęście wolno bije, ale też mega wolno bijemy. Pytanie, jak to się skończy. Rozpędzamy na pewno tych swoich dualistów, ale front już niestety nie wytrzymał. Także chyba tutaj fiaskiem się to zakończy. Chyba na pewno. No i co? No i patrzymy, co dalej. Adywiałdzik nam tutaj ładuje fajne rzeczy. A my tymczasem powinniśmy tak naprawdę zrobić ekonomię, szczerze mówiąc. Tak myślę, że powinniśmy ekonomię zrobić, ale oczywiście dualistów się pozbyć nie powinienem. Więc mam potencjalnie tutaj 8 golda, 9 golda. To dalej nie jest ta ekonomia, którą bym chciał zrobić, natomiast mógłbym pozbyć się Sony. Tak zrobię. I wtedy mam tę ekonomię. Dobra, no więc tak to zrobimy. Pójdziemy sobie szybko po tę naszą stabilizację do 4 do 6 duelistów. No i myślę, że tak rozpoczniemy tutaj spotkanie z chłopkami. Z naszego płaszczu zrobimy huragan, a z naszego Needlessa zrobimy Solari. Także taki mamy cel na tę grę. Przetestujemy tych znanych i lubianych niegdyś duelistów, których oczywiście nie lubili nasi przeciwnicy. No i
zobaczymy, czy to coś daje jeszcze, czy już nie. Okej, mamy fiorkę. Fiorkę możemy wziąć. Albo zrobić ekonomię. Nie muszę tutaj wariować z tą ekonomią jakoś tak kosmicznie, ponieważ... Ponieważ Underground zaraz da mi ekonomię. I mam w planach właśnie go rozbić przy tym pierwszym... przy tym pierwszym hejście tej nagrodzie całej. I zobaczyć, co się wydarzy. No bo nie wiem, czy zdołam rozbić go dwa razy. A może bym zdołał? Dobra, tutaj widzimy Double Trouble. Nie używamy jeszcze, ale ten Yasuo level 2 to nam i tak wpierdzieli. Co się nam tu jest bardzo na rękę, żeby nam wpierdzielił, bo chcemy robić lustrika. Także spoko. Zaraz się undergroundzik po raz pierwszy zrobi. No i ciśniemy. Co tam słychać u chłopków? Chłopki sobie wygrywają. Cały bench zawalony, bo jest Cluttered Mind. Jest Cluttered Mind. To powiem wam taką ciekawostkę, że zastanawiałem się, jaki pierwszy filmik puścić z tego setu 8,5. I wyszło na to, że po prostu odpaliłem gierkę, gdzie byłem tylko ja. I po prostu kupowałem jednostki nowe. Mówiłem o synergiach, mówiłem o ich umiejętnościach. Pokazywałem w miarę. No i wyszło mi takie 20 parę minut pokazywania tego. O, także co? Miejmy nadzieję, że to wam się spodoba. Że to było spoko. Wszystko się okaże. Na razie folderka sobie tutaj zrobiły z tego pana. Niech sobie strzela. No i czekamy. Czekamy dalej. Na pewno brakuje Gangplanka z tych takich tańszych ciapciusiów. No a z tych droższych to wiadomo. Szukamy Nylee oraz Vayne w pierwszej kolejności. Jak się Zed pojawi, to super. Jaki gigantyczny małpiszonek metalowy. Ja chyba nie jestem w stanie się przebić przez to. Na szczęście. Dobra. Może chociaż ten Blitz jakoś tam padnie. I oni się tak podzielili, że wreszcie albo padną razem, albo w ogóle. No jakby bili tutaj, znaczy... Stop. Nie wiem, kogo Kayla biła, no. Ale chyba nie bili tego samego targetu. Dobra, tutaj sobie przebiję oponę. I zrobię to jeszcze raz potem. W tym wypadku sprzedam Vi, żeby mieć 40 golda. To się nazywa naprawdę dobra ekonomia w 2.6. 40 golda. To jest dobre. To będzie 50, a będzie już 60. I teraz powinienem tak naprawdę jeszcze jednego undergrounda rozbić. Mam 78 HP. Aj, dobre te undergroundy są na początku też, bo to jest naprawdę dopak ekonomiczny, taki z niczego. Także fajnie, fajnie się to robi. 70 HP. Dobry wynik. No i skalniaczki, co wy mi dacie tutaj? To mogę sobie wziąć, tutaj sobie dorzucę duelistę, żeby mieć pewność, że zwyciężę. To znaczy i tak, no powinienem zwyciężyć, ale... Weźmy tego Renektona, który będzie nam służył za Sejuani prawdopodobnie przez jakiś czas. Tak się może okazać, że tak będzie. Fiorka dwójka to już jest całkiem dobra jednostka. O, mieczek, super. O,
Okej, okay. Mamy tutaj opcję na Infinity Edge. Albo mogę pójść w stronę Last Whisper. Są kurcze opcje. Teraz pytanie, czy slow rollować do Gangplanka, czy nie. Tutaj jest dużo większa szansa na te Gangplanki, więc może tutaj to zrobić. Kurczę. Sam nie wiem. Jestem skory sprzedać Fiorę. Tymczasem, skoro i tak będę miał tutaj pierwszeństwo, to może pójść po łuk. Jeszcze jeden. Nie wiem, czy ten kubraczek nie jest taki najważniejszy teraz, żeby to Solarii odpalić, bo bez Solarii Winstreak trochę cięższy do zrobienia. Ale z drugiej strony Last Whisper też jest ważny. No i łuki ciężko jest zdobyć. No i zwyciężyłem. Mogłem sprzedać Renektona jednego w sumie. Także już tutaj lustrika nie mamy, ekonomia zrobiona. No więc ten lustrik już chyba nie jest taki ważny. Okej, okay, to jest mega ciekawe. I powiem szczerze, że wziąłbym chyba spreadshot. I zrobiłbym... Zrobiłbym, kurde, situation. A situation bym zrobił taki, że myślę teraz realnie, żeby zrobić blue buffa też na niej. Tutaj zrobić Infinity Edge. Bo ona teraz z tego spreadshota to jest bardzo szczęśliwa. Bo jej umiejętność głównie tutaj robi rzeczy. A z blue buffem to ona tej umiejętności używa bardzo często. No i w rekonach to na pewno jest bardzo dobre. Pytanie, czy w dualistach też. Pytanie, czy w dualistach jest potrzebny ten blue buff. No chyba tak, bo chyba bym się szybciej aktywowała i tak. No dobra, teraz coś tutaj wykminimy. Tylko przy tym spreadshocie to huragan nie jest chyba taki aż turbo ważny. Także w pierwszej kolejności łapiemy chyba klatkę teraz. Użyjemy tego huraganu. Dobra, tutaj powinienem się zrolować. Powinienem się troszkę zrolować na pewno. O kurde, no to się zrolowałem potężnie. Dobra, takie coś mi wyszło. Mamy 5 dualistów. Ale możemy mieć 6 w sumie. To ja odwaliłem. Dobra, co mi jest niepotrzebne? To w sumie też. Nie mam Naili. Naila jest ważna, mimo wszystko. Czekam, aż ten Underground'ik się troszkę rozbije. No to chyba klatuwa. Ale musiałem przebiec. Tak daleko to było. No ale dobra. Mam nadzieję, że w ogóle tego blue buffa mi się uda skleić jakoś, bo ani jednej łezki nie mam. No najwyżej po prostu zagram co innego. Ciekawego nie widzę. Nie ma tej Naili całej naszej. Aha, Undergrounda już zdjąłem. Zdjąłem Undergrounda, ale to co ja myślę sobie. Zdjąłem Undergrounda, tylko teraz mam problem, bo nie mogę szóstego tego wrzucić. Dajcie mi jakoś Zoe albo Leblon. O, okej. Okay.
Dobra, coś takiego wyszło. Tutaj sobie wrzucimy to. Bo mimo wszystko chcę zagrać pod Kerry Vane. PPP, to też mogę sobie wziąć. No dobra, no tych 6 dualistów powinno mnie stabilizować. Więc już teraz będę szedł po 7 poziom. Na 7 poziomie muszę znaleźć Nile, wrzucić sobie Sedge'u na stół. No i Vayne 2, to jest też mój cel na 7 poziom. Kurde, Kylo zaraz tutaj na trójeczkę wejdzie. To już mi jest niepotrzebne, bo już mam Sejuani. Przyby Sejuani pod okienko. Hej! Tam też Zadzik się pojawił. Dobra, no nasz Zadzik jest szczęśliwy. Bo bez itemów. Aj, ten Zadzik niedobry. On by chciał kierować, no ale jak? Teraz bez tej Nili dużo tracę, no bo mam dużo słabszy front. Miałem w sumie Augment pod nią. Ale jednak chyba ta Vayne wiedzie prym. W tej naszej koncepcji. Oj, prosto w Vayne. Ale dobra, żyjemy. Mamy go. Zrobię tak. Vayne się zabrejdowała, super. Zobaczymy teraz, co się wydarzy na wilczkach. No liczę na jakieś łezki tak naprawdę. To jest paradoks, bo w tej kompozycji jednak łezki są nielubiane. Łezka to jest najbardziej nielubiany komponent chyba właśnie w dualistach. A ja tymczasem liczę na łezki, bo mam spreadshot. I chciałbym to wszystko przetestować. Dobra. Nie ma tragedii. Okej, mamy kolejny poziom. Wrzucamy sobie takie coś. I teraz tak. Teraz mogę zrobić też takie coś. To zostawić. Tutaj zrobić miejsce na kolejny Solari. Tu Solari. Tutaj może Last Whisper dla Zeda. No i Naila by się przydała. Kurde. Slow roll po Nile chyba trzeba robić. No mogę założyć solarkę na Sejuani, ale mimo wszystko chciałbym mieć 8 duelistów na tym 8 poziomie. No Zedzik jak wyparował. Ciężka sprawa bez tej Solari. Ale jakoś idziemy. Jakoś idziemy do przodu. Co teraz? Weźmy sobie to. Porolujmy. Nie, no, nie, naprawdę nie żartujcie. Czemu tej Nili tutaj w ogóle nie ma? Zrobimy teraz tak. Zrobimy też tak. O kurde. Aha, bo to jest pełny item. O kurde, no proszę. No to chyba tak. Nie za dużo tej prędkości ataku? Chyba troszkę za dużo. A tutaj jest aim assist. O kurde, to będzie mocny przeciwnik. Dobra, Zedzik coś tam próbuje robić. Vayne jest sfokusowana niestety. Ale wspólnymi siłami zrobili rzeczy. Teraz jak najszybciej musimy dojść do 8 poziomu. Bo wtedy mamy Power Spike. Wtedy mamy 8 duelistów. To jest nasz kolejny gigantyczny Power Spike. Jak na ten stage to byłoby bardzo duże. No i zrobię to. Bo ja bym chciał tego streaka utrzymać, no. Ej, Gangplanka brakuje, co? Nie mam Gangplanka. O kurcze, dałem ciała teraz.
Ach, ale boli mnie to w cyc. Jak ja mogę plankę teraz znaleźć? To będzie problem. Oj, gangplanku, czemuś ty mi to uczynił. No dobra, tempo powinien być i tak duże. Zaraz się przekonałem, on tutaj ma double trouble, jakieś rzeczy, jakieś belwety. Podrabiamy ekonomię. Tutaj bym chciał kubraczek wziąć, żeby była Solari jeszcze jedna. I tej Solari chyba w pełni nie wykorzystuję swoją drogą. Dobra, kubraczek. Kubraczek it is. Jeszcze w sumie spatula była dobra, ale już zabrali. No dobra, drugie Solari. Dobrze to wygląda. No tylko tego Gangplanka nie ma, no to jest największy mankament. Myślałem, że to się po prostu naturalnie wydarzy. Może się wydarzyło, tylko ja gdzieś przeoczyłem. Ajajaj. Dobra, wykorzystajmy to Solari jakoś lepiej. Okej, tutaj jest Vayne. No w ten sposób może. No i tu się podziały nasze najle. Już wiadomo, kto podkrada. Dobra. Ale dualiści potrafią wygenerować streaka. Trzeba przyznać, że całkiem jest to solidna kompozycja. Tylko nie mamy tego jak wykończyć, no. Może się jeszcze uda, może jeszcze się wydarzy to. Myślę, że prędzej czy później zaczniemy krwawić, bo Sedżu 1, Naila 1 przede wszystkim oraz Z1. Także to się chyba zaraz zacznie dziać. Na pewno niespodziewanym plusem jest Kayla 3. Nie wiem, czy ona coś robi. Kayla Ela. Coś tam robi. Nie za dużo, ale coś robi. No zobaczmy. Spenslinger Zoe. Oraz Aneczka, która backdooruje. To jest ciekawe, nie wiem po co ona backdooruje w ogóle. To chyba nie jest zbyt wskazane dla nich. No kurde. Gangplanku, czy to ty? Niestety nie. Kurczę, rolowanie po Gangplanka tutaj na tym poziomie. To jest naprawdę dramatyczny scenariusz. Mimo wszystko liczę na to, że on naturalnie się trafi. A my potem pofruniemy do gwiazd, czyli do 9 levela. Dobra, co my tu mamy? Marfajcik, ekonomia, pachol. Ekonomia zrobiona, a teraz tutaj mamy takie coś. No to ostatecznie robimy po prostu Last Whisper. I zacznę się kierować w górę. Bo nie muszę się rolować na razie, bo jeszcze wygrywam. Także spróbuję iść do góry. Zobaczymy, czy przeciwnicy mi pozwolą na to. Okej, tam mi się nie podoba, że skacze na mnie ziomuś. Że Kamilka na mnie skacze, nie podoba mi się, a tutaj jest Draven 2. Okej, ale Raven jest 3. Powiedziałem Raven. Czy my się przebijemy przez to? Bo myślę, że możemy się przebić. Mamy Last Whisper oraz True Damage, więc to jest chyba całkiem dobre. Ten on się przebił trochę szybciej.
co ta River mnie porobiła? 8000 obrażeń? O kurde, ona jest scary. 8000 obrażeń zrobiła. No to chyba jednak się nie przesuniemy do góry. O, Gangplank! Kuri! Dzień dobry, Kuri! Zróbmy tak. No i zobaczmy, może 8 dualistów daje nam stabilność. Z jedynka jeszcze. Najla też. To może nie wystarczyć. Dobra, Fane zabita, to główny carry. Super, super. Super elegancko. Do góry. Cyk. Powoli, powoli do przodu. Mimo wszystko nie chciałbym się tak rzucić na taśmę na ten 9 level, bo jak zostanę bez ekonomii, to nie znajdę za dwójki. Ani Nairi. Mam Gangplanka jedynkę. Mam naprawdę kurde średni stół. Ja się dziwię, że ja jeszcze strikuję. Szczerze mówiąc. No tak. Dobra, tutaj się może udać jeszcze. Bo backline nie robi obrażeń chyba za bardzo. Najla, trzymaj się. Jak on odpadnie, to Najla wrócą do puli, więc będzie troszkę łatwiej. Dobra, mamy go. Elegancko! HP-ków mamy dalej całkiem dużo. No i co? Teraz coś musimy fajnego złapać. Co możemy fajnego złapać tutaj? Może po prostu te Sejuani i potem ją wrzucę, ona będzie level 2. Aj. No to Zekę. Zekę zawsze spoko na taką Kylę. To się i tak ulepszyło. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, jak to wygląda. Tak to wszystko wygląda. Tak to wygląda. No dobra. To po prostu tutaj. No jeppa. To prosto pod Dravena. A tutaj carry jest Riven, więc... Może to nie jest takie złe ustawienie. Oj, River, ale ty jesteś potężna. Nawet nie sądziłem, że ona może być taka silna. Nie jestem w stanie nic jej zrobić. Kurde, brakuje obrażeń. Brakuje u mnie trójek. I dwójek też. Może to wziąć zamiast Sejuani? Nie no, Sejuani ma CC-ki tutaj. Ona zatrzyma Riven. Pójdziemy sobie tutaj już. Z nadzieją, żeby ocalić troszkę... HP. PPP. Dobra, takie coś. Przestawiam się, żeby pod tą talią nie być. Żeby może jakoś tam się pokiwać z nimi. Okej, okay. Jego Sejuani się odpaliła, nasza niestety nie. Nasza dopiero teraz. Lepiej późno niż wcale. Eliminacja. Dobra. Co ten Zak przyniesie nam? Najwyższy czas w ogóle Zeda ulepszyć. Wypadałoby, kurde.
i dobre. Cóż ty masz dla mnie, przyjacielu glutowaty? Pieniążki? Zoe? Ekonomia? Kowadło. No to weźmiemy sobie jeszcze jedną zekę. Spróbujemy wykoksić nasz DPS. Znajdźmy Zeda. Albo Vayne. Pa, pa, pa. Jeszcze Fiora się może trafić. Ej, no. Dobra, zrobię tak. Już nic nie przestawiałem. LB trójeczka. To może boleć, bo ona ma aim assist, także powinniśmy dostać w cyc. Pytanie, czy masz dobrego admina? Masz 6 admina, uuuu. Nie jest to ten najlepszy admin na szczęście. O, wyeliminowałem go! Ale grubo. Jezu, na 6 adminów zająć 5 miejsce, to ja bym się załamał. Ale ja ostatnio na streamach to naprawdę cały czas, nawet jak wygrywam, to i tak przegrywam. Tak, żebym się nie zdziwił. Zajął 4. Zasłużył. Co się zasłużył na wyżej, ale... Dobra, co ja roluję w ogóle, bo już mam przecież tego Zeda. Mogę szukać Vayne. Naila mogłaby się trafić. Kurde, nie wiem, czy jej nie zeskipowałem. Dobra. Dawaj tutaj ich. Dawaj tutaj, chłopków. Mój mocny stół. Mocny z tyłu, przyjaciele. Ten juniaczek mnie najbardziej przeraża. No i przyjechał do mnie. Przyjechał się przywitać. No kurde. No niestety, silniejszy chłop. Dużo HP-ków. Jesteśmy w top 2 i powiem szczerze, że ja chyba nie mam szans na niego. Chyba, że Naila się ulepszy. Ale ona tego nie chce zrobić. Dobra, zrobiła to. No to jak się Naila ulepszy, to może być, kurde, trochę lepiej. Dobra, zrobimy może takie coś. Żeby Zed tutaj coś pobebrał. Teraz lepiej zrobił, bo Juniaczek nie przeskoczył, więc od razu przyjechał tu, gdzie trzeba. Jak on przeskakuje, to potem się tak wraca chamsko. Ojej, oj. Nie no, zbyt mocny stół ma. Nasi dueliści tutaj niestety nie są w stanie podołać. Czy mogę coś wziąć, żeby to zmienić? Blue buff. Spróbujmy tego blue buffa. Spróbujemy blue buffa. I teraz zamiast czego? Zamiast huraganu chyba. Zamiast chyba huraganu. Bo tu trzeba wadę pójść mocno. No a ty masz 2. W takim razie. Dobra, spróbujmy tak po prostu. Zoe trójeczka. Dobra, Zedzik tam spróbuje coś zrobić. Czy Vayne z tym blue buffem jest lepsza, czy nie? Kurde, no było trochę lepiej, nie? Ale dalej jest lipa. Najwięcej Zedzik zrobił. Tutaj powinna być już Vayne trójka w tym etapie.
Dobra, to może... Po prostu zrobiły tak. Skoro Zedzik tak bił, jest po właściwej stronie, to jak jeszcze dostali atak Speeda, to może chociaż jedną rundę urwiemy. Aj, bez tego Edge of Night to on tam niestety się wywala. No i tyle, tyle by było, ale mamy top 2. Całkiem fajnie, dualiści dalej działają. Polecam, zapraszam jutro o 10:00, nowy secik. Całuję w cic.